Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie i mam dla was dzisiaj drugą część 10 faktów o mnie, więc zapraszam do... Pierwszy fakt. Uwielbiam długie kąpiele w wannie. Jeszcze jak mieszkałam u rodziców, uwielbiałam wejść sobie nawet w południe do wanny i posiedzieć z godzinkę, nałożyć fajną maseczkę na włosy i pooglądać sobie YouTube'a. Tutaj niestety nie mam właśnie takiej możliwości, ponieważ na razie mamy prysznic, zobaczymy jak będziemy robić górę. Może tam nam się uda zrobić jakąś fajną wannę rogową i wtedy będę miała dużo czasu dla siebie po prostu, żeby usiąść, odpocząć i troszeczkę się odprężyć. Dwójeczka. Kocham jeść sery pleśniowe i to od camembertów po właśnie takie z zieloną, niebieską lub żółtą pleśnią. Uwielbiam. Jeżeli też lubicie, dajcie koniecznie znać mi w komentarzu. Trójeczka. Kocham malować paznokcie, chociaż teraz jak urodziłam Ignasia, mam naprawdę na to mało czasu i jak możecie zobaczyć, nie są pomalowane, ale już niedługo idę do mojej koleżanki i będę miała robione, więc na pewno was zabiorę ze sobą i wam pokażę co i jak. Czwóreczka. Uwielbiam zwiedzać zamki, różne inne takie zabytki, jakieś takie starsze budynki. Od zawsze, na przykład na wycieczkach szkolnych, najbardziej cieszyłam się, jeżeli w planie wycieczki był jakiś zamek albo inna stara budowla. 5. Piję wodę gazowaną. Od czasu do czasu zdarzy mi się też pić zwykłą, ale jednak jeżeli jestem w sklepie, to biorę całą zgrzewkę wody gazowanej. Taka mi bardziej smakuje, ale myślę, że lepiej woda gazowana niż jakieś kolorowe napoje, chociaż to też się u mnie czasami zdarza. Szósteczka. Teraz dużo fanów oto tej zupy może mnie zlinczować, ale nie przepadam za zupą pomidorową. Od czasu do czasu zjem, ale to jest straszna rzadkość u mnie, więc przepraszam tych, którzy lubią zupę pomidorową. Ja po prostu za nią nie przepadam. Siódemka. Kolejny fakt, który może was po prostu zdziwić. Bardzo mało słucham muzyki. Jeżeli czasami z Ignasiem leżę sobie na łóżku, tam bawimy się, to włączę sobie po cichu, ale nie jestem od niej uzależniona jak 3/4 społeczności. Ósemka. Ty, jak widać na nagraniu, mam piwne oczy. Chociaż powiem wam, że czasami pod światło mam piwno-oliwkowe. Takie zielonkawo, piwno. Przeróżne czasami można w nich kolory ujrzeć. Dziewiątka. Nie umiem dbać o kwiatki, mam w domu chyba tylko 3 żywe. Ciągle zapominam je podlewać. Nie wiem dlaczego. Jak mama do mnie przychodzi, często mi mówi, czy podlałam kwiatki i wtedy dopiero się orientuję, że tego nie zrobiłam. A może to moja skleroza, a może po prostu... No nie wiem, w domu nie podlewam, rzadko kiedy podlewam kwiatki, więc nie jestem przyzwyczajona. Najlepiej tak bym miała chyba w całym domu jakieś sztuczne. Dziesiątka. Kocham spędzać czas ze swoim synkiem, chociaż wiadomo, jak każda mama czasami potrzebuje po prostu chwili dla siebie, żeby usiąść, odpocząć i się zrelaksować, ale tak to mogłabym, znaczy mogłabym, spędzam z nim całe dnie i bardzo się z tego cieszę. Więc tak, to już koniec. 10 faktów o mnie. Kolejny krótki filmik. Wiem, pisałyście mi, że troszeczkę nagrywała dłuższe, ale no, w faktach o mnie nie da się jakoś dużo powiedzieć. Więc postaram się jakoś niedługo nagrać daily vloga. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się, buziaki. A jeszcze możecie mi dać znać, jakie byście chciały filmy widzieć na moim kanale. Z chęcią się dowiem i coś z tego wybiorę. Więc dzięki, pa, pa.